Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w tym naszym nowym wirtualnym świecie. Temat cunowego w gastroenterologii jest tematem dosyć trudnym, bo trudno jest wybrać. A jeżeli bym miała mówić cunowego, to mówiłabym tylko o SARS-CoV-2, a tego chyba mamy troszeczkę też dosyć i chcemy wiedzieć trochę o czymś innym. W związku z tym ja nie zrobiłam takiego przeglądu cunowego zupełnie, on był niedawno na gastroaktualnościach, ale też nie tak szczegółowy. Natomiast ja wybrałam pewne zagadnienia, które uważam, że rzucają zupełnie nowe światło na sposób, w jaki dotychczas gastroenterologię postrzegaliśmy. Zainspirowała mnie, proszę Państwa, wyprawa ubiegłoroczna, która była możliwa nie online, a na żywo do Hongkongu. Miałam akurat możliwość trafić, to jest zdjęcie z iPhone'a, trafić na pierwszą demonstrację. Pierwszą demonstrację, której potem, o których potem wiele słyszeliśmy, demonstrację przeciw ekstradycji, ale oczywiście nie to było celem mojej wyprawy, a celem było poznanie pewnych doświadczeń azjatyckich, bo my w tej chwili zaczynamy się w gastroenterologii trochę uczyć od Azji. Chociaż wydaje się to dziwne, ale wytłumaczę. Proszę zobaczyć, to jest częstość występowania nieswoistych zapalnych chorób jelit w naszym świecie, z Ameryka, Europa, one, te choroby bardzo wzrastają. Natomiast w Azji tego problemu nie było do niedawna. Co się dzieje? Proszę zobaczyć, w Azji ten problem bardzo wzrasta i w tej chwili na wszystkich konferencjach poświęconych nieswoistym chorobom zapalnym jelit, chorobie Crohna, wrzodziejącemu zapaleniu jelita grubego, dominują Azjaci, bo na ich przykładzie my uczymy się, jak dochodzi do powstania tych chorób. Czego się nauczyliśmy? Bierzemy pod uwagę różne czynniki. Dietę, higienę, migrację ludzi, podróże. Co okazuje się mieć duże znaczenie? Proszę Państwa, dieta. Nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak ważne znaczenie ma dieta. My do niedawna jeszcze mówiliśmy, że w nieswoistych chorobach zapalnych w remisji to pacjent może jeść wszystko. To jest zupełne zaprzeczenie temu. To jest też Azja, proszę Państwa. Azja, w której jak grzyby po deszczu rosną McDonaldy. W którym westernalizacja to też zmiana diety. Także no niestety ta Azja to już nie jest ta sama Azja, co była, to już nie było tak całkiem zdrowe odżywienie. Proszę zobaczyć, to są statystyki z bardziej zurbanizowanych dzielnic, takich jak właśnie Hongkong, Makao i z dzielnic bardziej rolniczych. Statystyki dotyczące częstości nieswoistych chorób zapalnych jelit. Ta częstość bardzo mocno wzrasta w regionach zurbanizowanych. Indie i Chiny mają największą częstość nieswoistych chorób zapalnych jelit w regionach najbardziej zaludnionych, w regionach, które się najszybciej westernalizują i przejmują dietę. Czy ma znaczenie migracja? Jak się okazuje, proszę Państwa, dzieci imigrantów mają podobną częstość nieswoistej choroby zapalnej jelit, jak dzieci mieszkańców kraju, do którego emigrują. To jest ogromny wpływ czynników środowiskowych. O tym aż tak mocno nie mówiliśmy. To jest naprawdę bardzo duży wpływ środowiska, a wśród tych czynników przede wszystkim diety. Czy jest duża różnica pomiędzy hamburgerem a dietą azjatycką? Jest. Oczywiście, że jest, ale to nie tylko chodzi o zawartość białka, tłuszczu, węglowodanów, to chodzi przede wszystkim, i to jest nowość, o dodatki. My też o tym mówimy od lat, ale teraz mamy na to bardzo mocne dowody, że wpływ diety nie polega na różnicy składu hamburgera i ryżu z warzywami, ale przede wszystkim na obecności sztucznych dodatków, na obecności konserwantów, barwników, tego wszystkiego, co pozornie jako bezpieczne umiejscowione jest na etykietce z napisem E, prawda? To wszystko, jak pokażę, na pewno ma znaczenie. Czyli żywność wysoko przetworzona, która w tej chwili stanowi do połowy dziennej energii w Stanach i w Kanadzie. I dlatego tam częstość nieswoistych zapalnych chorób jelit wydaje się być najwyższa. To rzeczywiście jest pewna nowość, to jest inne spojrzenie nas, gastroenterologów, nas, lekarzy, na dietę nie tylko pod względem kalorii, nie tylko pod względem składników żywieniowych, ale pod względem konsumpcji żywności wysoko przetworzonej. 142% w ostatnich latach, nawet w Szwecji, która uchodzi za taki kraj bardzo ekologiczny, prawda? 142%. My w Polsce to po prostu tego nie wiemy, ale jakbyśmy tak przeanalizowali nasz codzienny jadłospis i przeczytali etykietki, to prawdopodobnie bardzo byśmy się zdziwili, bo pewnie bardziej zbliżałoby się to do statystyk amerykańskich. Co jest w takim razie ważne i to jest właśnie taka nowość, którą dyskutowaliśmy na tej konferencji w Hongkongu, znany australijski gastroenterolog, który mówił, o właśnie,
ogromnym znaczeniu naturalnej żywności. Dlaczego my mówimy, że dieta śródziemnomorska jest ważna? Bo to jest naturalna żywność, bo to jest świeża ryba, świeże mięso, nic nie wykluczamy, nie bezglutenowa, bezlaktozowa, bez niczego, czyli sztuczna, tylko dieta naturalna oparta o produkty naturalne. Cukier, no wiemy, cukier, słodziki, dodatki żywieniowe, żywność przetworzona, ale powiemy parę zdań też na temat antybiotyków, pasty do zębów, plastiku, a także leków i suplementów, które nas otaczają. Pasty do zębów, proszę Państwa, niestety to dwutlenek tytanu. I co się okazało, że dzieci, które te pyszne pasty do zębów pomarańczowe po prostu zjadają, spożywają dziennie kilka razy więcej miligramów na kilogram masy ciała dwutlenku tytanu. Dwutlenek tytanu to też te wszystkie kolorowe polewy i posypki, więc chyba powinniśmy o tym myśleć i chyba powinniśmy gdzieś tu zareagować. Broń Boże, nie namawiam do niemycia zębów, ale do ograniczenia, limitowania tych dodatków smakowych do wszystkich naszych nie tylko potraw, ale także do nawet pasty do zębów. Efekt dwutlenku tytanu w żywności, proszę zobaczyć, to jest bardzo nowa publikacja z bardzo dobrego pisma. To jest zmiana składu mikrobiomu jelitowego, to jest spadek aktywności bakterii produkujących krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, czyli to, co ochrania jelito, prawda? To jest zaburzona produkcja śluzu, zmiany morfologii nabłonka i zwiększony naciek komórkami zapalnymi, czyli już krok do zapalenia jelit. Mikroplastik, o tym też dużo ostatnio w mediach, ja nie będę dużo mówiła, ja pokażę. Że badania, małe badania, ale są. Cząsteczki mikroplastiku są wszędzie, są w wodzie pitnej. Największe stężenie mikroplastiku w wodzie pitnej jest w Stanach Zjednoczonych. No oni tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o ten niezdrowy tryb życia, to są takim wzorcem wręcz, prawda? I niestety przykładem negatywnym. Plastik znajduje się wszędzie i jego rola nie jest do końca znana. We krwi, w wątrobie, w węzłach chłonnych, we wszystkich innych komórkach. Coraz więcej się o tym mówi, zastępujemy go różnymi naturalnymi produktami, ale ciągle jeszcze plastik nas wszędzie otacza. Proszę Państwa, to jest badanie, które przedstawione było na UEGW w 2018 roku. Próbę kału od osób z Finlandii, Włoch, Japonii, Holandii, Polski, Rosji, Anglii. Każda próbka zawierała mikroplastik. Więc wszędzie, w każdym kraju zjadamy mikroplastik. Jakie to będzie miało znaczenie, też do końca jeszcze nie wiemy. Niekorzystnym wpływie antybiotyków i o tym, że należy limitować antybiotyki, mówiliśmy od lat i wiemy to. Natomiast czy wiemy na temat wpływu innych leków na mikrobiotę jelitową? Proszę zobaczyć, proszę Państwa, to tylko tak dla pokazania. Tu znajdują się takie leki jak omeprazol, rabeprazol, bardzo powszechnie używane inhibitory pompy protonowej. Tu znajdują się leki przeciwdepresyjne, tu znajdują się leki przeciwcukrzycowe czy onkologiczne, czyli bardzo dużo różnych leków, których przyjmowanie zaburza równowagę w naszej mikrobiocie. O tym będzie pan profesor Muszyński dzisiaj mówił dokładniej. Ja tylko sygnalizuję, jakie elementy mogą mieć wpływ na rozwój nieswoistych chorób zapalnych jelit i jak zaczęliśmy do tego podchodzić. Kiedyś majonez, proszę Państwa, moja babcia robiła z oliwy, z jajka i oliwy. No on potem po jednym dniu rzeczywiście pewnie wyglądał tak, więc on się nie nadaje do sprzedaży w naszych supermarketach. Cóż więc robimy? Dodajemy emulsyfikatory. A my wiemy z badań klinicznych, że emulsyfikatory zmniejszają, hamują aktywność przeciwzapalną fecali bakterium prausnicji, czyli tej bakterii ochronnej. Czyli emulsyfikatory to krok do reakcji zapalnej w obrębie jelita. I stąd w tych bardziej rozwiniętych społeczeństwach, czyli tych, które się zaopatrują w supermarketach, a nie na rynku rybaka załóżmy, prawda, bo takie mamy teraz środowisko, tak zwiększona częstość nieswoistych chorób zapalnych jelit. To nam się wszystkim wydaje dość oczywiste, ale przez lata w ogóle nie zwracaliśmy na to uwagi. Przez lata twierdziliśmy, że dieta nie ma znaczenia, że ten proces autoimmunologiczny jest inaczej stymulowany, a teraz okazuje się, że to ma kolosalne znaczenie. Jeszcze pewnie będziemy o tym mówić przez wiele lat. Błonnik pokarmowy zwiększa średnio krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe w obrębie jelita. Błonnik pokarmowy to nie tylko regulacja zaparć, ale proszę zwrócić uwagę, cukrzyca typu drugiego i mikrobiota. Różnorodność mikrobioty poprawia regulację cukrzycy.
Więc błonnik pokarmowy pośrednio, można powiedzieć, ma również znaczenie w regulacji cukrzycy. To jest, proszę Państwa, publikacja w Science, czyli w piśmie naprawdę z bardzo wysokim impact factor. Modyfikacje dietetyczne również mogą poprawić poziom krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, między innymi kwasu masłowego, bo on jest tu kluczowy, i poprawić integrację naszej mikrobioty jelitowej, a przez to zmniejszyć zapalenie, czyli zmniejszyć potencjalnie częstość nieswoistych zapalnych chorób jelit, zmniejszyć reakcje alergiczne, wpłynąć na choroby takie jak otyłość i cukrzyca. Więc proszę zobaczyć, ile my możemy zrobić po prostu się dobrze odżywiając. No, ja przypominam tylko, że powierzchnia naszego jelita, która jest równa powierzchni boiska do tenisa, czyli ogromna, tak naprawdę ogromna, to jest największa powierzchnia naszego kontaktu ze światem zewnętrznym. To jest największy narząd immunologiczny i my możemy go modyfikować, mądrze odżywiając się, mądrze myśląc o naszej diecie. Także dzieciństwo, proszę Państwa, wydaje się w tej chwili dość oczywiste, że dzieciństwo to jest czas określenia ryzyka nieswoistych chorób zapalnych jelit, że dzieciństwo to jest czas wyrobienia pewnych dobrych nawyków żywieniowych. Nie mówmy, że nasze dzieci mogą jeść kurczaczki w McDonaldzie, bo potem z tego wyrosną. Bo w dzieciństwie kształtuje się ich mikrobiota i te nawyki, które one wtedy zdobędą, będą w życiu dorosłym niestety skutkowały zwiększoną częstością chorób alergicznych, zwiększoną częstością chorób zapalnych. Kluczowe czynniki to dieta, dodatki dietetyczne oczywiście przede wszystkim i antybiotyki. Nie ma czasu, żeby omawiać wszystko dokładnie, ale to jest naprawdę niesłychanie ciekawy kierunek i niesłychanie dużo publikacji na ten temat. Więc gdzie zmierzamy z dietą? Dieta powinna być częścią procesu terapeutycznego w leczeniu choroby leśniowskiego Crohna. Powinna być ona polimeryczna, różnorodna, wolna od sztucznych dodatków, wolna od wykluczeń, nie popartych żadnymi faktami typu, prawda, gluten, co jest u nas ostatnio bardzo modne, a nie ma żadnego sensu. Rola diety we wrzodziejącym zapaleniu jest mniej udokumentowana, aczkolwiek badania trwają. Tutaj jest większy związek przeszczepu mikrobioty jelitowej z dietą. No i oczywiście prewencja to odpowiednia dieta od dzieciństwa. To kształtowanie nawyków żywieniowych już w dzieciństwie i ostrożne stosowanie antybiotyków w dzieciństwie. Tyle możemy zrobić dla naszych pacjentów. Ale proszę Państwa, nie można nie powiedzieć nic o COVID-19. Mamy taki dziwny czas, kiedy policja w bardzo różnych okolicznościach sprawdza noszenie maseczek. To jest taka piękna seria, którą znalazłam w internecie, obrazów, które pokazują ingerencję policji w dobie pandemii. Czyli konieczną ingerencję policji spisującą mandaty za nienoszenie maseczek. Prawda? Bardzo podobało mi się to jako taki przerywnik. W gastroenterologii SARS-CoV-2 również nie jest bez znaczenia. On ma duże znaczenie, ponieważ jak się okazało, w przewodzie pokarmowym również istnieje spora pula inhibitorów, spora pula receptorów dla enzymu konwertującego typu drugiego, które mają znaczenie, jak się okazało, jest to bezpośredni efekt cytoplazmy, wywołujący apoptozę zainfekowanych komórek. Wirus po prostu wiąże się z tym receptorem i uszkadza te komórki. I tych komórek dużo, jak się okazało, jest także w przewodzie pokarmowym bardzo dużo w jelitach. Napisaliśmy o tym zaraz na początku pandemii. Ta praca jest wydana w PMW, jest dostępna online, jak większość prac covidowych. Będzie na pewno mówił Jacek za chwilę o osi mózg, jelito, mikrobiota i o tym, jak to jest ważne. Ja nie chcę o tym powiedzieć, bo to rzeczywiście, proszę zobaczyć, wiele różnych chorób, wątroby, astma, niewydolność nerek, choroby kardiologiczne. Ja mówię te wykłady w różnych, dla różnych specjalności i zawsze rozszerzam któryś z tych wątków, bo w wielu, wielu różnych chorobach mikrobiota ma ważną rolę. Czy ma ważną rolę w dobie COVID-19? Tak. Okazało się, że tak. Są już prace pojedyncze. My w tej chwili realizujemy bardzo duży grant z NCBiR-u jako Szpital Kliniczny MSWiA, Klinika Gastroenterologii razem z profesorem Pyrciem, czyli z UJ-em i z Ośrodkiem Szczecińskim, który bada nam mikrobiotę i wirusy. I proszę Państwa, mamy nadzieję, że pokażemy lepsze dane, ale już są wstępne dane związku COVID-19 i mikrobioty jelitowej. I autorzy postulują, że zaburzenie mikrobioty jelitowej, mówiąc najkrócej, pogarsza przebieg infekcji SARS-CoV-2. Wiemy już,
I jest o tym już wiadomo na podstawie prac badaczy chińskich, na podstawie książki COVID-19, zapobieganie i leczenie, która jest popularna w tej chwili i na początku pandemii, z tego właśnie się uczyliśmy. I wśród tych typowych postępowań antywirusowych, przeciwwstrząsowych, zwiększających hipoksemię, zmniejszających ryzyko wtórnych infekcji, mówimy również o równowadze mikrobioty, czyli okazało się to niesłychanie istotne. Niektórzy pacjenci z COVID wykazują dysbiozę ze zmniejszeniem szczepów takich jak Lactobacillus i Bifidobacterium i może mieć to znaczenie dla ciężkości przebiegu choroby, co jest też niesłychanie istotne. Jakie jest wytłumaczenie tego? Mówiłam Państwu, bakterie probiotyczne to są bakterie, które jakby konkurują w wiązaniu z tym samym receptorem co COVID, co wirus SARS-CoV-2. W związku z receptorem typu drugiego dla angiotensyny. W związku z tym zmniejszenie tych bakterii to łatwiejszy dostęp wirusa do komórek układu pokarmowego, do komórek, które są zlokalizowane, do receptorów, które są zlokalizowane na tych komórkach, zaburzenie mikrobioty, zwiększenie zapalenia, a to, proszę Państwa, wpływa również na ciężkość przebiegu infekcji COVID-19, czyli bakterie korzystne zmniejszają tą częstość, bakterie niekorzystne, bakterie patogenne pogarszają ciężkość przebiegu SARS-CoV-2. To nie tylko w czasach covidowych o tym mówiliśmy. Mówiliśmy o wpływie osi jelito-mikrobiota płuca, mówiąc już o POHP. Więc pulmonolodzy mówią o tym od paru lat, ponieważ oni pokazują rolę w POHP prawidłowego składu mikrobioty. A czymże jest infekcja SARS-CoV-2 w tych najgorszych przypadkach? Ja nie mówię o bezobjawowych przebiegach, ale w tych najgorszych przypadkach to jest po prostu ciężkie, śródmiąższowe zapalenie płuc, którego w tej chwili w moim oddziale na dzień dzisiejszy takich pacjentów mamy 20, tylko u nas w oddziale. Więc ci pacjenci są, prawda? I tutaj stabilizacja mikrobioty, zwrócenie na to uwagi też ma ogromne znaczenie. A co jest czynnikiem, który jest jakby tym transmiterem tej dobrej lub złej nowiny do płuc? Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Czyli znowu wracamy do diety, do składu mikrobioty. Być może do suplementacji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, takich danych nie mamy, ale wydaje się, że to może być oczywiste. Więc dbamy o eubiozę w pandemii. To są najnowsze doniesienia, które mówią o tym, że jelito w pandemii jest też ważne i integracja jelita w pandemii jest zdecydowanie priorytetem. Co ma na to wpływ? Błonnik dietetyczny. Oczywiście prawidłowy skład mikrobioty, czyli być może probiotyki, nie ma takich badań, bo jeszcze nie mamy na to czasu, ale myśląc o tym pewnie tak. Oczywiście prebiotyki także, jak błonnik właśnie, po to, żeby zwiększyć produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, poprawić przepuszczalność i zmniejszyć reakcję zapalną, a przez to również zmniejszyć powikłania płucne. I kilka słów już z polskiego zupełnie terenu, czyli nasze zasady postępowania, nasze wytyczne. W kwietniu żeśmy opublikowali 3 dokumenty, które były jakby takimi zasadami postępowania dla gastroenterologów w dobie pandemii. To jest stanowisko dotyczące postępowania z pacjentami z nieswoistą chorobą zapalną jelit. To jest stanowisko dotyczące w czasie COVID-2, SARS-CoV-2. To jest stanowisko dotyczące chorób wątroby w pandemii i to jest nasze stanowisko dotyczące badań endoskopowych, gdzie zalecamy głównie odroczenie badań o niskim priorytecie. Oczywiście to jest zawsze ocena indywidualna lekarza, ale jeśli można o te parę miesięcy, nawet o rok odroczyć niektóre badania, to zalecamy, natomiast zalecamy nadal badać i przyjmować pacjentów z wysokim ryzykiem choroby nowotworowej, o czym żeśmy tutaj w tym miejscu kilka miesięcy chyba temu właśnie rozmawiali o tym, jak ważna jest choroba nowotworowa. I trochę naszych danych. Proszę Państwa, hospitalizując pacjentów SARS-CoV-2 powinniśmy myśleć o innych chorobach. My ciągle słyszymy o chorobach współistniejących, ale to nie tylko chodzi o choroby współistniejące.
20% hospitalizowanych w naszym szpitalu, to była kohorta ponad 500 pacjentów w tej chwili już, rozwinęła infekcję Clostridium difficile. Za dużo antybiotyków prawdopodobnie. Co ciekawe, ta infekcja nie była związana z azytromycyną, czyli z tym jedynym antybiotykiem dedykowanym infekcji SARS-CoV-2. Tylko tak ogólnie, bo ciężko chory pacjent, bo może coś damy. Także chyba powinniśmy zweryfikować nasze wytyczne dotyczące też leczenia pacjentów w pandemii. Inne ciekawe moim zdaniem bardzo badanie, jedno z najnowszych, bo jeszcze jest w trakcie publikacji również naszego ośrodka. Włosi opublikowali parę miesięcy temu dane dotyczące, że pacjenci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit rzadziej chorują na infekcję SARS-CoV-2. Z niewiadomych zresztą przyczyn. Związali to z braniem mesalazyny na przykład. Wyszła zależność z braniem mesalazyny. Czy tak jest, czy nie, nie wiemy. My pokusiliśmy się o próbę wyjaśnienia patomechanizmu tego zjawiska i ponad 500 pacjentom wykonywaliśmy badanie przeciwciał IgG, IgM metodą ELISY i proszę Państwa, 10% IgM, 10% IgG mieli nasi bezobjawowi, jeśli chodzi o przebytą lub obecną infekcję pacjenci, co to znaczy, że oni albo przechodzili bezobjawowo, albo wytworzyli sobie odporność przez kontakt z infekcją wirusową, więc nie do końca oni nie chorują. I również wyszło nam, że korelacja głównie z mesalazyną, ja to tylko tak trudno jest mówić o wszystkim, prawda, bo jak się mówi o wszystkim, czasem się mówi trochę o niczym. Dlatego ja tak hasłowo punktuję te rzeczy, które wydają mi się ważne. I już zupełnie na koniec powrót do tego, o czym mówiłam, do diety, tylko pokazanie pracy, która w tej chwili zresztą jest przedmiotem grantu, który składamy do ABM-u razem z Centrum Zdrowia Dziecka. Otóż proszę Państwa, to wykazali badacze izraelscy u dzieci. Nie ma takich dowodów jeszcze u dorosłych, ale czymże różni się młodzieniec 17-letni od 19-letniego? Niczym. To tylko dla NFZ-u jest jakaś zasadnicza różnica, dla nas dalej to jest ten sam pacjent. Proszę Państwa, chronic exclusion diet, czyli właściwa dieta plus żywienie enteralne, działała w indukcji remisji Crohna tak samo dobrze jak steroidy. Więc to jest bardzo mocny dowód na lepsze, bardziej naturalne, tańsze i pozbawione działań niepożądanych leczenie. Więc taki program składamy, będziemy to robić również w Polsce. To są pierwsze doniesienia. Dieta jest trudna przez pierwsze 12 tygodni, ale uczy sposobów, jak się odżywiać. Potem pozwala na bardzo dużo. Także jest to dieta, która nie wyklucza niczego na stałe. O tak chciałam powiedzieć. Bardzo dobre wyniki tej diety. No i już zupełnie na zakończenie. Dziwne czasy mamy. Mówimy do mikrofonu, siedzimy w greenboxach, do lekarza dostajemy się przez telefon, staramy się oczywiście z tym walczyć, staramy się walczyć z teleporadą. Ona jest dobrym rozwiązaniem, ale tylko dla wybranych niektórych pacjentów, których dobrze znamy, gdzie trzeba przedłużyć receptę, gdzie trzeba omówić coś. Natomiast teleporada u pierwszorazowych pacjentów ciężko chorych nie jest niestety dobrym wyjściem. Dlatego w dobie pandemii my mamy jedną strategię. Staramy się pamiętać o naszych pacjentach przewlekle chorych. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.